Polskę nam, o tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Ja w Polskę mam, o tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie płacz, nie trzeba dziś się tak jak ja. Serce ma w piersi rozkołatane, serce mi dziś tak co nie da. Tak strasznie dobrze mieć serę na ręku, nie śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i brać bez. Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy miesięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy miesięcy. Dziś idę walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej. Tak 75 lat temu śpiewali powstańcy Warszawy, idąc do walki z niemieckim okupantem. Co czuje matka, wiedząc, że jej ukochane dziecko może niebawem zginąć? Co myśli młody człowiek, ruszając do walki, kiedy wie, że już może nigdy nie wróci? Aż trudno sobie dzisiaj wyobrazić tak niebywałe męstwo i odwagę. I właśnie za to chcemy dzisiaj powstańcom Warszawy podziękować. Chcemy im podziękować wspólnym śpiewem pieśni, które 75 lat temu, od kilku godzin, prowadziły ich do walki. Jak zwykle o tej porze, widok absolutnie nieprawdopodobny. Plac Piłsudskiego wypełniony po brzegi i nie sposób tego naszego wspólnego spotkania, wspólnego śpiewania rozpocząć inaczej niż tradycyjnie. Nie szczędząc gardeł, ile sił w sercu. Czuwaj, wiaro! Czuwaj! Czuwaj, wiaro! Czuwaj! Czuwaj, wiaro! Czuwaj! Czuwaj, czuwaj! Jest moc! Witajcie, drodzy warszawiacy! Witajcie, kochani rodacy, którzy przyjechaliście tutaj z różnych regionów Polski, a nawet dalej. Kłaniam się nisko wszystkim widzom telewizji polskiej programu pierwszego, a także widzom TVP Polonia na całym świecie. Wiemy, że teraz także siadacie przed telewizorami ze śpiewnikami i razem z nami śpiewacie ku chwale powstańców Warszawy. Za to dziękujemy i z serca Warszawy, tak jak tutaj jesteśmy, serdecznie, ciepło, brawami. Witamy was i pozdrawiamy! Kolejny raz tradycyjnie jest z nami prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda. Razem z nami śpiewają też dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, a także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Witamy wszystkich i każdego z osobna, ale przede wszystkim najpiękniej i najgoręcej witamy tych, dzięki którym tutaj jesteśmy i stoimy mocno wyprostowani, dumni, wolni, z podniesionym czołem. Witajcie obecni wśród nas, powstańcy Warszawy! Cześć i chwała bohaterom! Na was zawsze można polegać jak na Zawiszy, silni jak stal. Dziękujemy pięknie, że w waszym towarzystwie, w waszym gronie możemy tutaj być. To jest dla nas wielki honor i wielki zaszczyt, że możemy wspólnie rozpoczynać to nasze śpiewanie, które w tak piękny i niepowtarzalny sposób wszystkich nas połączy. Rozpoczęliśmy piosenką Ziutka Szczepańskiego, który był także dowódcą drużyny w batalionie Parasol.
Melodię do tej piosenki skomponowała Małgorzata Godlewska. To było arcyzdolne pokolenie. To było jedno z najwspanialszych naszych pokoleń. 75 lat temu szli na Niemca z niezachwianą wiarą w zwycięstwo. Oni chcieli być wreszcie wolni. Tę wolność, jak sami mówią, sobie zawdzięczać. Dla wolnej Polski gotowi byli poświęcić dosłownie wszystko. Kim byli powstańcy warszawscy? Niewątpliwie było to pokolenie, te dzieci wtedy jeszcze wychowywane na jakimś etosie, legendzie Legionów Polskich, Orląt Lwowskich, powstań listopadowego i styczniowego. Był to jednolity sposób wychowywania. To samo mówili moi rodzice w domu, co nauczyciel w szkole. Nie było między tymi sprawami żadnej rozbieżności. Stąd też i może było to jakieś takie bardzo proste dla nas. Ja nie spotykam dziś takiej młodzieży, która by myślała tymi kategoriami, co my myśleliśmy, prawda? Dla nas życie poświęcić, dla kogoś to była normalna rzecz. To nie było to, że ktoś tam ubolewał nad tym, prawda, że ktoś tam zginął, że tego, no zginął, no taka kolej rzeczy, prawda, ale żeby tam specjalnie się nad tym rozczulać, to nie. Zobaczyliśmy bardzo wysoką cenę, ale całą wojnę szykowaliśmy się do tego, żeby walczyć z Niemcami. Wszyscy byli nastawieni na to. Właśnie wiedzieliśmy, że trzeba walczyć. No, nie przypuszczaliśmy, że zostaniemy sami. To był normalny sposób zareagowania. Inaczej nie można było. Iść będziemy w Polskę szarymi szeregami i będzie Bóg nad nami i będzie naród z nami i będzie krzyk jak hymny wzdłuż wsi, wzdłuż miast polami i będzie mrów nasz prawo szarymi szeregami. Będziemy w ogień, szarymi szeregami, zatętni
i będzie Bóg nad nami, i będzie nam. Cała ulica Świętokrzyska słuchała tej nadania audycji Radia Błyskawica. Spikerka stała w oknie i czytała coś o powstaniu. W końcu się załamała i zapłakała. I wtedy ktoś tam podszedł, odsunął ją i puścili płytę, puścili warszawiankę. Jak przez megafon szła melodia warszawianki, tośmy podchwycili po drugiej stronie ulicy i zaczęliśmy śpiewać. Na ulicy też ludzie byli, bo to flagi były wtedy powystawiane. Ludzie niektórzy też tam patrzyli, co się dzieje. Ludzie zaczęli śpiewać i tak szła warszawianka, ten śpiew od kamienicy do kamienicy. I w pewnym momencie prawie całe Śródmieście śpiewało. Strzelanina była ogromna. Cały czas, bez przerwy, właściwie ze strony niemieckiej, bo myśmy oszczędzali broni. Ale Niemcy zbaranieli, nie wiedzieli, co jest. I to wszystko, strzelanina ustała, aż do końca, kiedy ustała warszawianka, ten śpiew, to mi się wyrwało w pamięć. Zdjęcia.
świt się roztoczy, wiatr wieje nam oczy i odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi. I piosenkę jak tęczę nad nami roztoczy w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Hej chłopcy, bagret na broń, długa droga daleka przed nami, znów i znów o zwycięstwo my młodzi idziemy, na bułka na tych dłoniach i bagret na broni. Ciemna noc się nad nami rozskrzyła gwiazdami, białe wstęgi dróg w pyle, długie noce i dni. Nowa Polska zwycięska jest w nas i przed nami w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Hej chłopcy, bagret na broń, bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś przyjdzie rozkaz, że już trzeba napić granaty w dłoniach i bagret na broni. Hej chłopcy, bagnet na broń! Tę piosenkę napisała sanitariuszka Krystyna Krachelska, która zmarła w wyniku odniesionych ran już drugiego dnia powstania. Jej pseudonim oczywiście wszyscy doskonale znamy, czyli Danuta, tak jest. Jej twarz do dziś zdobi pomnik warszawskiej syrenki. Takie właśnie były dziewczyny z AK. Były młode, piękne, waleczne, bez reszty oddane sprawie. O nich także pisano piosenki. Od choćby takie jak ta, która powstała miesiąc po kapitulacji Powstania Warszawskiego. Jej autorzy chcieli tą piosenką oddać hołd wszystkim dzielnym dziewczętom walczącym na barykadach powstańczej Warszawy. I tak patrząc tutaj na pierwsze rzędy, widząc jak co roku panią Wandę, sanitariuszkę Powstania Warszawskiego, a także bohaterki z pułku Baszta, panią Elżbietę, Felicję, Walentynę. I my oddajmy hołd. Zaśpiewajmy wszyscy razem. Dla nich, ale także dla ich koleżanek, najdzielniejszych z dzielnych. Mała dziewczynka z AK. Ta nasza miłość jest najdziwniejsza, bo przyszła do nas z grzechotem saw. Bo nie wołana, a przyszła pierwsza, gdy ulicami szedł wielki bal. Szła z nami wszędzie, przez dni gorące, gdy trotuary spływały krwią. Przez dni szalone, gwiaździste noce, była piosenką, uśmiechem, łzą. Moja mała dziewczynko z AK, przyznasz chyba, że to wielka była gra. Takie różne były końce naszych dróg i nie wierzę, bym cię znowu ujrzeć mógł. Choć na dworze była jesień, u mnie wiosna i bez trwogi, że dokoła płonął świat. Tak na wskroś cię przecież wtedy chciałem poznać. Moja mała dziewczynko z AK. Nadzieje tchnęła, tak jak umiała, kryła się z nami
we wnękach bram. W ciasnych ulicach, w mrocznych kanałach, bo już się wielka kończyła gra. Kiedy się wszystko dla nas skończyło, kiedy ostatni zamilkł PL, na barykadzie została miłość razem z twym sercem i żalem mym. Moja mała dziewczynko z AK, przyznasz chyba, że to wielka była gra. I tak różne były końce naszych dróg. Przecież ujrzeć ciebie już nie będę mógł. Dziś na dworze szara jesień, u mnie jesień. I bez trwogi, że dokoła spłonął świat, już mi ciebie nic nie wróci, nie przyniesie. Moja mała dziewczynko z AK. Ciemno było i tak idę i raptem prawie nad moim ramieniem stój, kto idzie, hasło. No więc wie pan, wszystko tak regularnie, oczywiście mówię hasło. No i pytam się, a odzew? No i więc on mi mówi ten odzew, prawda? I tak, i powiedział jeszcze tylko, koleżanko, tutaj za parę, dwa metry dalej jest duża dziura po bombie. To proszę uważać, żeby koleżanka tam nie wpadła i tak dalej. I tak mi się słodko zrobiło, że taka ochrona, takie braterskie jakiś taki kontakt. No trochę to było takie romantyczne przeżywanie.
Kto na drodze, granatem wal w głowę i bywaj zdrów i prowadź Bóg. Muzykę do piosenki Szturmówka napisał Jan Ekier, pseudonim Janosik, wybitny polski kompozytor i pianista. W czasie walk bardzo często grywał dla powstańców. Znana jest piękna historia, kiedy 15 sierpnia grał dzieło Fryderyka Chopina, to nie przerwał koncertu nawet wtedy, kiedy kule zaczęły wpadać przez okno. Taki był powstańczy duch. Podobnie było z Ziutkiem Szczepańskim, autorem między innymi Pałacyku Michla. Gdy tylko znajdował gdzieś jakieś pianino, natychmiast siadał i grał, a powstańcza wiara śpiewała, rozkoszując się wolnością, chociaż przez chwilę. Ziutek zmarł 10 września, wcześniej ciężko ranny, gdy osłaniał odwrót swoich kompanów ze Starego Miasta. Odszedł niedaleko stąd, w szpitalu przy ulicy Marszałkowskiej. Pozostawił po sobie nieśmiertelny hymn batalionu Parasol. Zaśpiewajmy tak, żeby Polska jak długa i szeroka nas usłyszała. Zaśpiewajmy specjalnie dla Ziutka. Pałacyk Michla! Peace.
mieliśmy przyjaciela, kolegę Szczepańskiego, który nam napisał naszą wspaniałego parasola, który do dzisiaj pół Polski śpiewa. I chłopcy silni jak stal. Żółtek Szczepański chodził do gimnazjum Władysława IV. Był sympatią mojej koleżanki Haliny Kolbińskiej. Pisał wiersze. Jego autorstwa był ten słynny wiersz: Czekamy Ciebie czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci. On miał ojca wojskowego i ten ojciec wywiózł ich, jego i matkę też, tak jak mój ojciec. I on dopiero w 1943 wrócił do Warszawy. I kiedy byliśmy na przykład po służbie, czy to po jakimś gdzieś tam na placówce stali, czy powiedzmy nawet po ataku jakimś, to myśmy się zbierali. Robiliśmy taki ala kominek, prawda, bo latarko się świeciło i później śpiewaliśmy różne piosenki. Takie było jakby w Pałacu Michla, tak jakby taka platforma i na tym fortepian. To już tak dał na fortepianie. Ja mówię, mam dla was nową piosenkę. I to się zaczęło Pałacyk Michla. Wyśpiewana Dorota to nie tylko imię kobiety, ale także zaszyfrowana nazwa jednej z klas w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty Szarych Szeregów. Jeden ze słuchaczy jest autorem właśnie tej piosenki. Niestety autora, kompozytora kolejnej pieśni nie znamy. Znamy natomiast doskonale jej melodię, bo któż nie słyszał przedwojennej ballady o jednej Wiśniewskiej. Znał ją także doskonale Eryk Lipiński, nasz wybitny malarz, grafik, karykaturzysta. Chociaż znał ją jako przedwojenną balladę podwórkową, to właśnie do niej zdecydował się napisać tekst. Przed chwileczką śpiewaliśmy dla dzielnych dziewczyn z AK. To teraz oddajmy hołd śpiewem
chłopakom. Tym bardziej, że w pierwszym rzędzie są także tutaj z nami. Między innymi pułkownik Waldemar Nowakowski, pseudonim Gacek, z towarzyszami. Witamy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, śpiewniki dłoń i zaśpiewajmy o chłopakach z AK. Sierpnia w całej Warszawie się rozpoczęła okropna draga. Po jednej stronie byli germańcy, po drugiej stronie warszawskie AK. Po jednej stronie byli germańcy, po drugiej stronie warszawskie AK. Germańcy mieli tam i krowy Własowskiego, pomoc kozaka. Tego nie miała dzielna Warszawa, lecz za to miała chłopaków z AK. Tego nie miała dzielna Warszawa, lecz za to miała chłopaków z AK. W radio generał Długo Churchilla ratuj powiada brata Polaka, bo już tak dłużej nie wytrzyma. Giną wszystkie chłopaki z AK, bo już tak dłużej nie wytrzymamy i zginą wszystkie chłopaki z AK. Wtedy przybyli nocni desanci, na miasto spadła niejedna noga. Już są granaty i rozpylacze i szkopy blędną jak widzą AK. Już są granaty i rozpylacze.
bardzo młodzi ludzie wstąpili do organizacji podziemnych. I przez 4 lata było się w organizacji podziemnej. Przecież wielokrotnie człowiek narażał życie, to wiadomo, prawda? To nawet nie ma o czym mówić. I było rzeczą oczywistą, że jeśli myśmy wszyscy czekali na to powstanie, na wybuch tego powstania, niech mi pani wierzy, że myśmy o tym marzyli. I to było coś absolutnie oczywistego, naprawdę, naturalnego. To nie było żadnych dylematów. Godzina W i my tam się zjawiamy, gdzie nam rozkazano. Wszystko. Nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma. Tysiące żołnierzy i cywilów nigdy nie doczekało tego widoku. Widoku pięknej i wolnej Warszawy i Polski. Po 63 dniach zażartych walk heroiczne miasto musiało się poddać. Dowódca AK, generał Tadeusz Komorowski-Bur, podpisał akt kapitulacji. Niemcy zaczęli krok po kroku równać Warszawę z ziemią. A Armia Czerwona, która
która stacjonowała tak niedaleko, na drugim brzegu Wisły, zamiast ruszyć powstańcom z pomocą, tylko stała, czekała i patrzyła. Ale ta tragedia, ta ofiara powstańców nie poszły na marne. Powstańcy walczyli o kraj, w którym na stałe obecne będą takie wartości jak miłość do ojczyzny, miłość do bliźniego, jak wolność, uczciwość, odwaga, pomoc słabszym. Ta gotowość do pracy dla wspólnego dobra, gotowość do poświęceń, gotowość do reakcji, gdy dzieje się krzywda i niesprawiedliwość. To jest ten etos, to jest ten testament, jaki pozostawili nam powstańcy. I my o tym nigdy nie zapomnimy. Pamięć o was, kochani powstańcy, będziemy czcić po wsze czasy. Bo choć oni wtedy musieli się poddać, to sprawa, o jaką walczyli, zwyciężyła. Bo Warszawa żyje, bo Polska żyje, bo dobro ostatecznie zawsze zwycięża. A zatem zaśpiewajmy dla naszych bohaterów. Gotuj broń, naprzód marsz ku zwycięstwu. Chłopcy silni jak stal! Zobaczmy.
Kiedy słuchamy i śpiewamy modlitwę AK, to za każdym razem serce pęka. I stał się twierdzą nowej siły, nasz dom, nasz kraj. O to właśnie walczyli powstańcy. I to jesteśmy im winni, a więc próbujmy razem, codziennie, choć czasem to takie trudne, ale próbujmy razem budować taką przyszłość, o jakiej marzyli powstańcy Warszawy. Taka jest ich dzisiaj wielka prośba, a nasze zobowiązanie. I tą prośbą, powoli, ale bardzo powoli, dochodzimy do finału naszego koncertu. Powoli, bo potem uspokajam bisy. Ale zanim finał, to oczywiście inne zobowiązanie, aby w tym samym gronie, w tym samym czasie i miejscu spotkać się za rok. Umówieni? Umówieni. I zanim wspólnie wyśpiewamy hymn walczącej Warszawy, to podziękowania w pierwszej kolejności inicjatorom i organizatorom tej jednej z najpiękniejszych tradycji tego dnia. Muzeum Powstania Warszawskiego z dyrektorem Janem Ołdakowskim na czele. Wielkie dzieło, wielkie dzięki. Z ramienia muzeum szczególnie trudne i odpowiedzialne zadanie spoczywa na barkach Marty Nowak. Dziękujemy bardzo. Ona jest też jak stała. Oczywiście pięknie dziękujemy wszystkim artystom. Na początek orkiestrze. Kłaniamy się nisko. Stokłosa Kolektyw Orkiestra. Pod batutą maestro Jana Stokłosy. Śpiewali z nami soliści. Natalia Piotrowska. Jakub Jurzyk. I Sebastian Machalski. A także oczywiście zespół wokalny pod kierownictwem Zuzanny Falkowskiej. I nie ma śpiewania niezakazanych piosenek bez wspaniałego, najwspanialszego chóru warszawiaków. Od wielu dni, wiele godzin ćwiczą, trenują, żeby to właśnie mogło tak brzmieć. Nie ma dzisiaj z nami po raz pierwszy od lat jednego, a właściwie nie jednego, ale najstarszego członka tego chóru. Pana Wojtka, żołnierza Szarych Szeregów, który bardzo chciał być, ale ze względów zdrowotnych ogląda nas teraz przed telewizorem. Panie Wojtku, szybkiego powrotu do zdrowia! Nie sposób nie zauważyć i nie podziękować także oczywiście harcerzom, którzy tu pomagają organizacyjnie i logistycznie tak trzymać. Druhny i druhowie, czuwaj! Oczywiście to był wielki zaszczyt i honor móc kolejny rok tutaj z Państwem wspólnie oddawać hołd powstańcom warszawskim. Dziękuję Państwu pięknie. Tomasz Wolny, kłaniam się nisko. I oczywiście najpiękniej i najmocniej dziękujemy tym, dzięki którym tu jesteśmy. Codziennie dziękujemy Wam za to, ale dzisiaj w sposób szczególny kłaniamy się nisko, chylimy czoła. Dziękujemy Wam, powstańcy Warszawy! Gotowi byli oddać wszystko, by zdobyć wszystko, także dla nas. Zaśpiewajmy wszyscy razem hymn walczącej Warszawy. Warszawskie dzieci! Jest wolny, wolny, żadna kreska. Jest w wodzie śmiały, krawy, król.
Proszę Państwa, zakończyć nie może, prawda? Wiemy, że także Państwo przed telewizorami nie chcą od nas odchodzić i nie chcą jeszcze kończyć tego wieczoru, a więc przed nami, proszę Państwa, po raz pierwszy tych bisów będzie dużo, dużo więcej niż zwykle. Tyle naprawdę żyjemy, ile żyje pamięć o nas, mówił Jan Karski. Kochani powstańcy, dziękujemy. Nigdy o Was nie zapomnimy. Ojczyzna ma wobec Was wielki dług, a my obowiązek przekazywać pamięć o Was, o Waszej historii naszym dzieciom, naszym wnukom i kolejnym pokoleniom. I pokazywać jako wzór miłości do ojczyzny i umiłowania wolności. Obiecujemy? Śpiewamy dalej? No to kochani, dobrego wieczoru, nigdzie się nie rozchodzimy. Rozśpiewani zostajemy na placu Piłsudskiego, a w przyszłym roku zapraszamy telewidzów być z nami nie tylko oczywiście sercem i śpiewem, ale może i ciałem, bo absolutnie warto. Dobrej nocy, do zobaczenia, śpiewamy dalej! Szturmowcy drogą palą, śpiewa chłopców chór. W CKM-ów i PM-ów flurgoboju. Zośko, Zosiu, Zosieńko maszerować. Chodź, panienko, przecież idzie w bój. W tamtym świście gór, z Erygą, z Erygą, z Erygą.
stoczy wiatr, wieje nam oczy, odetchnąć da płucą i rozgorzeć da krwi. I piosenkę jak tęczę nad nami roztoczy w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Hej chłopcy! Przed nami w równym rytmie marsza raz.